Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Gecko.am, platformy typu Margin Trading, umożliwiającej nam handel na rynku kryptowalut i umożliwiającej nam również staking kilku popularnych kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum, Tether czy Gecoin, ze stopą zwrotu w skali 8, na poziomie 8% w skali roku. My bez zbędnego gadania przejdźmy jednak do tego, co najistotniejsze. Link do Gecko.am znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Natomiast przechodząc już do samych wykresów, standardowo jak zwykle rozpocznijmy sobie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena powróciła tak naprawdę w okolice linii tendencji wzrostowej, o której mówiliśmy sobie już tak naprawdę w minioną środę, kiedy Bitcoin bardzo wyraźnie wzrastał, bo w środę mieliśmy wzrosty przekraczające $3200, czyli tak naprawdę ponad 8%, no to wczoraj już cała, czy większość tego wzrostu została zanegowana, dzisiaj już w całości to wszystko zostało zanegowane, w efekcie czego Bitcoin powrócił właśnie w okolice linii tendencji wzrostowej. Na ten moment obserwujemy niewielką reakcję popytową, ale ona nie jest na tyle duża, żebyśmy mogli w tym momencie zero-jedynkowo stwierdzić, że wsparcie to zostaje odrzucone i za chwilę Bitcoin powróci na ścieżkę wzrostów. Co trzeba wiedzieć, to, że Bitcoin utrzymuje się obecnie wewnątrz formacji trójkąta prostokątnego zwyżkującego. Górne ograniczenie wyznacza nam tutaj opór w okolicy $44,900 mniej więcej. Dolne ograniczenie właśnie ta linia tendencji wzrostowej. I teraz trójkąty są formacjami technicznie neutralnymi, co oznacza, że rynek ma na obecnym poziomie mniej więcej podobne prawdopodobieństwo do tego, żeby wybić dołem i otworzyć sobie drzwi do dalszych spadków, albo odbić, finalnie wybić górą i otworzyć sobie drzwi do dalszych wzrostów. Na ten moment statystycznie nie da się tego przewidzieć, dlatego że jednak my w analizie technicznej bazujemy na pewnej statystyce. I tak jak wielokrotnie widzimy na wykresach konsolidacje, czyli takie układy horyzontalne, jak tutaj chociażby, no to wiemy, że jest to formacja korekcyjna, czyli rynek statystycznie częściej wybija z niej w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Tak też było. Ruch spadkowy, konsolidacja, wybicie dołem. Natomiast trójkąty na tle wszystkich formacji cenowych, które możemy na rynku spotkać, czyli czy to konsolidacje, głowy z ramionami, podwójne dołki, wierzchołki, filiżanki i tak dalej, to jest formacja technicznie neutralna. Nie jesteśmy w stanie, dopóki rynek z niej nie wybije, nie jesteśmy w stanie oszacować, co dalej się wydarzy, w związku z czym należy uzbroić się w cierpliwość. I teraz pozostaje pytanie, jak długo taka formacja może się kształtować, jak długo musimy być cierpliwi. Patrząc do pełnego zwężenia, no tak naprawdę mogłoby to trwać aż do pierwszej połowy maja bieżącego roku, natomiast tu uspokajam, bardzo, bardzo rzadko dzieje się tak, że trójkąty są wypełniane w pełni. Oczywiście raz na jakiś czas tak, natomiast ostatni trójkąt na Bitcoinie, który był wypełniony w pełni, miał miejsce bodajże pod koniec roku 2020, więc nie jest to nic takiego spotykanego regularnie, w związku z czym zazwyczaj rynek wybija, tak powiedzmy, między 50 a 70-80% szerokości całej formacji, czyli jeżeli tu mamy początek formacji, tu mamy jej koniec, no to mniej więcej od połowy do 70-80%. To jest ta przestrzeń, gdzie możemy oczekiwać wybicia. Czyli tak naprawdę rynek jest coraz bliżej tego, aby z tej formacji wybić. Natomiast jeżeli wybilibyśmy dołem, czyli Bitcoin osunąłby się poniżej obecnie testowanej linii tendencji wzrostowej, poniżej tego wsparcia, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszych spadków w kierunku przede wszystkim tych ostatnich dołków, czyli okolice $35,000, ewentualnie spadek poniżej tego wsparcia mógłby otwierać nam drzwi do dalszej wyprzedaży nawet poniżej $30,000, więc w dalszym ciągu
trzeba liczyć się z tym, że spadki mogą być w najbliższym czasie jak najbardziej kontynuowane. I tak naprawdę dopiero wybicie z tego trójkąta górą dawałoby nam sygnał do wzrostu. Właściwie dawałoby nam dwa sygnały w jednym, bo z jednej strony samo wybicie trójkąta już jest sygnałem górą, jest już sygnałem prowzrostowym, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że wybicie powyżej tego oporu, gdzieś powiedzmy w rejonie 45 tysięcy dolarów, byłoby pierwszym takim technicznym sygnałem wskazującym na zmianę trendu ze spadkowego obserwowanego od listopada na trend wzrostowy, bowiem tu mamy ostatnie wierzchołki w tym trendzie spadkowym i wybicie powyżej, czyli wyjście z trójkąta górą, wybijałoby nam nowe, wyższe wierzchołki, doszłoby do zmiany tej sekwencji coraz niższego układu wierzchołków, dołków, byłyby coraz wyższe, tak jak tutaj jest wierzchołek, dołek, niższy wierzchołek, niższy dołek i tak dalej tutaj było. Tu mielibyśmy przerwanie, wybicie nowych wierzchołków, więc oczywiście wybicie z trójkąta górą byłoby niezwykle optymistyczne. Natomiast na ten moment ciężko jest prognozować, czy coś takiego będzie miało miejsce, w związku z czym ja, zakładając, że w dalszym ciągu jesteśmy jednak w trendzie spadkowym, biorąc pod uwagę, że lepiej zakładać gorsze i się miło zaskoczyć, w dalszym ciągu proponuję, aby być przygotowanym na możliwość spadku Bitcoina przynajmniej w okolice 35 tysięcy dolarów, choć ja tak stuprocentowo nie wykluczam spadku nawet właśnie w okolice tych 30 tysięcy dolarów i w mojej ocenie jest to jak najbardziej scenariusz, dla mnie na ten moment scenariusz bazowy. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Ethereum. Tu też mamy do czynienia z trójkątem, co prawda nie prostokątnym, a równoramiennym. Natomiast co do zasady są to trójkąty, które interpretujemy bardzo, bardzo podobnie, czyli tu też mówimy o formacji technicznie neutralnej. W tym przypadku widzimy, że po odbiciu od dolnego ograniczenia, czyli od tej linii tendencji wzrostowej, rynek dotarł w okolice takiego bardzo lokalnego poziom oporu, gdzieś w okolicy 2800 dolarów i to właśnie tutaj pojawiła się reakcja podażowa. Wczoraj mieliśmy spadki o prawie 4,5%, w efekcie czego dzisiaj tak naprawdę cały ten przedwczorajszy wzrost został zanegowany, znowu znaleźliśmy się w okolicy linii tendencji wzrostowej. Jeżeli to wsparcie zostałoby pokonane, no to kolejne mamy już tak naprawdę relatywnie blisko, bo kolejne wsparcie jest w wysokości 2350 dolarów, więc tu naprawdę wcale jakiejś dużej przepaści pomiędzy jednym a drugim wsparciem nie mamy. Natomiast gdyby rynek osunął się poniżej 2350, no to należałoby przygotować się na możliwość dalszego spadku w kierunku 1750 dolarów. I tak jak mówię, żeby tutaj widzieć potencjał do jakichś większych wzrostów, konieczne byłoby wyjście z trójkąta górą, czyli w tym przypadku wybicie tak naprawdę linii tendencji spadkowej. Jest jednak pewna różnica w interpretowaniu tego, co może się wydarzyć w przypadku wybicia z trójkąta górą na Bitcoinie i na Ethereum, bo na Bitcoinie mamy trójkąt prostokątny, na Ethereum mamy trójkąt równoramienny i to jest spora zmiana, spora różnica, która działa na korzyść Bitcoina i na niekorzyść Ethereum, przynajmniej w perspektywie tego, co mogłoby się ewentualnie wydarzyć, gdyby rynek wybijał górą. I teraz na czym ta różnica polega? W momencie, gdyby rynek wybił z trójkąta na Ethereum górą, to każdy z tych wierzchołków, który był po drodze, mógłby stanowić dość istotny opór. Czyli tak naprawdę rynek mógłby wybić i pierwsze reakcje podażowe mogłyby się pojawić już nieco powyżej 3000 dolarów. Kolejne w okolicy 3200, 3300, 3400 mamy następny wierzchołek. Co za tym idzie? Biorąc pod uwagę tak gęstą siatkę technicznych oporów, dość ciekawych oporów na wykresie, no ciężko jest oczekiwać jakiegoś takiego skrajnie dynamicznego wybicia i takich naprawdę bardzo, bardzo wielkich, dynamicznych wzrostów. Prawdopodobnie nawet gdyby rynek wybił górą, no to ten późniejszy wzrost byłby relatywnie spokojny. Natomiast w przypadku Bitcoina można by oczekiwać, że dynamika późniejszego wzrostu w przypadku wybicia górą byłaby zdecydowanie większa i tak w relatywnie krótkim czasie notowania Bitcoina mogłoby sięgnąć nawet poziom 52-53 tysięcy dolarów. Dlaczego tak się dzieje? Działa tutaj poniekąd trochę psychologia i właściwie zarządzanie pozycjami. Musimy brać pod uwagę to, że na rynku kryptowalut można handlować nie tylko na wzrosty, ale również na spadki. W związku z czym w okolicy tych ostatnich wierzchołków są z pewnością osoby, które pozycjonowały się właśnie na spadki. Więc te osoby mają otwierane pozycje w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. Także i pewnie gdyby rynek tu dotarł, to jeszcze kolejni otwierali pozycje na spadki w tym miejscu. Co ich wszystkich będzie łączyć? Różni ich czas, kiedy otwierali swoje pozycje. Łączyć ich będą dwie rzeczy. Pierwsza to są okolice poziomu, gdzie otwierali swoje pozycje. Druga rzecz to jest to, gdzie mają swoje stop lossy.
bo wielu z nich, to, co prawda nieco do centa, nieco do dolara, ale ci będą mieli stop lossy gdzieś tutaj, ci będą mieli stop lossy gdzieś tutaj, ci będą mieli stop lossy gdzieś tutaj. Gdyby tu ktoś wchodził, też by miał stop lossy nieco powyżej. Co oznacza, że rynek, wybijając tak naprawdę powyżej tej formacji, wybija stop lossy wszystkim. Wszystkim wybijamy stop lossy, a realizacja stop lossa to jest nic innego jak realizacja zlecenia przeciwnego. Więc jeżeli ktoś tu sprzedawał, tu sprzedawał, tu sprzedawał, tu sprzedawał i tu będzie sprzedawał, to po wybiciu stop lossów zamknięcie pozycji krótkiej to jest nic innego jak realizacja pozycji długiej. W związku z czym skumulowany wolumen zakupowy byłby tu zdecydowanie większy. W przypadku Ethereum prawdopodobnie, bo to nie jest tak, że nigdy czegoś takiego nie ma, ale statystycznie raczej coś takiego występuje rzadziej, dlatego że te osoby, które tu sprzedawały, mają stop loss tutaj, ci, którzy tu sprzedawali, mają stop loss tutaj, ci mają jeszcze wyżej i tak dalej. I to jest wszystko porozbijane na różne poziomy, w związku z czym oczywiście wzrosty mogą być kontynuowane, ale przy wybiciu z trójkąta równoramiennego ta późniejsza tendencja jest o wiele, wiele spokojniejsza niż przy wybiciu z trójkąta prostokątnego, pod warunkiem, że wybijemy oczywiście poprzez pokonanie tego horyzontalnego ograniczenia, no bo w przypadku Bitcoina też trzeba wspomnieć o tym, że dynamiczny ruch może być wzrostowy w momencie, kiedy wybijemy górą, ale jeżeli wybilibyśmy dołem, no to też nie oczekiwałbym jakiejś takiej panicznej wyprzedaży, no bo tu może być lokalny poziom wsparcia, tu gdzieś mamy lokalny poziom wsparcia, tu jest kolejny, więc tak naprawdę ta siatka takich mniej istotnych, bardziej lokalnych poziomów jednak też by była dość gęsta, w związku z czym przy wybiciu górą owszem, oczekiwałbym dynamicznego ruchu, przy wybiciu dołem spokojniejszego ruchu. To jest gdzieś tam potwierdzone statystycznie, przynajmniej moja obserwacja rynku wskazuje, że tak właśnie się dzieje. A ja na tym rynku jestem od 2012, więc już nie jeden wykres widziałem, ale oczywiście zachęcam, żebyście też śledzili to sami, przyglądali się temu i później sami byli w stanie wyciągnąć, mam nadzieję, że podobne wnioski. My przechodzimy dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Solany. Jeżeli chodzi o Solanę, to tak naprawdę obserwujemy tutaj w dalszym ciągu test lokalnego, właściwie nie lokalnego, dość istotnego poziomu wsparcia w wysokości 80 dolarów. To jest bardzo fajna strefa. Natomiast to, co się tutaj zaczyna dziać, zaczyna stwarzać ryzyko, że za chwilę spadniemy poniżej 80 dolarów, a to z kolei mogłoby nam napędzać dalsze spadki, kto wie, może nawet w kierunku 37 dolarów. Dlaczego? Dlatego, że warto zwrócić uwagę, iż ten poziom 80 dolarów nie jest testowany teraz po raz pierwszy. On tylko na przestrzeni tak naprawdę od początku roku, czy właściwie od drugiej połowy stycznia, jest testowany po raz trzeci. I to, co się tutaj dzieje, wskazuje na to, że rynek jakby, czy reakcja popytowa na tym rynku zaczyna słabnąć, bo każde kolejne odbicie jest mniejsze. Jak pierwszym razem rynek odbił, to sięgnął z 80 do 120 dolarów. No, to już jest wyraźny wzrost o 50%. Za drugim razem wzrosty zatrzymały się na poziomie, powiedzmy, 106 dolarów. A za trzecim razem trwały jeden dzień i zatrzymały się 10 dolarów ponad, czyli 90 dolarów i już wróciliśmy. Więc tak naprawdę widać tutaj całkiem spore ryzyko, że jednak ubijamy i za chwileczkę możemy to wsparcie pokonać. Podobne tendencje było widać bodajże na Ethereum albo na Cardano. Za chwileczkę sobie przypomnimy, jak to było tutaj, w tym miejscu, kiedy testowaliśmy techniczne wsparcie w wysokości mniej więcej 1620-30 dolarów. To było większe odbicie, to było mniejsze odbicie, to było jeszcze mniejsze odbicie i już w tym miejscu gdzieś wskazywaliśmy wtedy, na początku, przełom grudzień-styczeń, wskazywaliśmy na potencjał do spadków i tak się stało. I na notowaniach Solany teraz sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, czyli też testujemy sobie wsparcie, było większe odbicie, mniejsze, jeszcze mniejsze i za chwilę naprawdę możemy osunąć się poniżej. Oczywiście, to nie jest też tak, że te 37 dolarów to jest najbliżej położone wsparcie. To jest jedno z ważniejszych poziomów wsparcia, ewentualnie bliżej wyznaczyłbym jeszcze strefę gdzieś w okolicy pomiędzy 65 a 70 dolarów. Tutaj na podstawie tych lokalnych dołków właściwie ewentualnie można by jeszcze bazować, natomiast to jest taki poziom testowany raz, więc można go na wykresie mieć, ale nie spodziewałbym się, że to będzie ten punkt, gdzie cała wyprzedaż się zatrzyma i nagle będziemy mieli odbicie i powrót na ścieżkę jakichś długofalowych wzrostów. Przechodząc dalej, weźmy na tapet Matic. Zerknijmy sobie na interwał dzienny i tu sytuacja wygląda oczywiście dość podobnie. Też mieliśmy druga połowa stycznia, większe odbicie. Później druga połowa lutego, mniejsze odbicie. Teraz jeszcze mniejsze odbicie. Trwało dwa dni i znowu wróciliśmy w okolice tego technicznego wsparcia w wysokości dolara i 40 centów. Jeżeli rynek osunie się poniżej tego pułapu, to kolejne wsparcia, czyli zasięgi dla kolejnych spadków, w mojej ocenie należałoby wyznaczyć w okolicy nieco powyżej 1 dolara, dolar 2, dolar 3 centy mniej więcej. To jest ten pułap, ewentualnie
dalej 69 centów, więc ta przestrzeń w mojej ocenie, no jakby nie patrzeć, jest tu jeszcze naprawdę całkiem spora, gdyby tylko kurs osunął się poniżej obecnie testowanego wsparcia. Przechodząc dalej, zerknijmy na notowania XRP. I XRP to jest projekt, którego kurs, układ strukturalnie techniczny jeszcze do niedawna wyglądał całkiem optymistycznie, bo i nawet o tym mówiłem w jednym z materiałów, tu mieliśmy bardzo dynamiczny wzrost, tu mieliśmy o wiele, wiele spokojniejszy spadek i można było poniekąd patrzeć na to w ten sposób, że to jest impuls, to jest forma korekty i za chwilę powrócimy na ścieżkę wzrostu, ale widać, że w okolicy tego technicznego wsparcia nieco poniżej 70 centów nie ma żadnej większej reakcji popytowej, więc zaczynam obawiać się, że być może cały ten układ nie będzie taką tylko i wyłącznie prostą korektą i rynek tak szybko na ścieżkę wzrostu tutaj nie powróci. Natomiast na ten moment ciężko jest oszacować, w związku z czym ja wyznaczyłbym konsolidację. Konsolidację, której dolne ograniczenie wyznacza nam właśnie ten pułap nieco poniżej 70 centów, u mnie to jest 69,5, czyli 0,6950. Górne ograniczenie wyznacza nam techniczny opór wysokości 80 centów i tak naprawdę jest to układ, wewnątrz którego utrzymujemy się już od 21 lutego i w mojej ocenie dopiero kierunkowe wybicie z tego układu, z tej konsolidacji da nam sygnał, co dalej. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie na ten moment znaleźć dwa sprzeczne sygnały. Jeżeli bralibyśmy pod uwagę, że to był impuls, to jest korekta, no to oczekujemy wybicia górą i wzrostów. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tu były spadki, a tu jest konsolidacja, a konsolidacje są formacjami korekcyjnymi same w sobie, no to to zwiększa prawdopodobieństwo wybicia dołem. Więc statystycznie mamy konflikt interesów dwóch sprzecznych sygnałów. I w takim przypadku lepiej nie bawić się we wróżkę, wróżbite i przewidywać przyszłość, tylko jednak brać pod uwagę, że jako traderzy, spekulanci, inwestorzy, czy jak jeszcze inaczej się nazywacie, powinniśmy reagować na to, co rynku się dzieje, a nie przewidywać to, co na nim może się wydarzyć. W związku z czym ja wyznaczyłbym te dwa poziomy, wsparcie i opór, i poczekał na kierunkowe wybicie. Wybicie dołem oczywiście otwierałoby drzwi do spadku, wybicie górą do wzrostów, natomiast biorąc pod uwagę to, co się dzieje od kilku dni, wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas, tydzień, dwa, może dłużej nawet, ten układ boczny będzie mógł być tutaj kontynuowany. Nie widzę jakiejś ponadprzeciętnie dużej zmienności. Oczywiście ta zmienność wystarczy jeden dzień, będzie pstryk i jazda, ale na ten moment tak naprawdę trzeba by przygotować się chyba przede wszystkim na to, że ten układ boczny może być przez najbliższe dni, może nawet kilka tygodni kontynuowany, bo on nie jest też najwęższy, więc ta przestrzeń dla takich spokojnych ruchów bocznych jak najbardziej tutaj jest. Przechodząc dalej, spójrzmy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach NEM. Jeżeli chodzi o NEM, no to podobnie jak na Solanie, podobnie jak na Matic, też techniczne wsparcie, w tym przypadku bariera 9 centów, mieliśmy druga połowa stycznia, większe odbicie, później druga połowa lutego, mniejsze odbicie, teraz jeszcze mniejsze odbicie, dodatkowo cały czas utrzymujemy się poniżej linii tendencji spadkowej. No i teraz gdyby to wsparcie w wysokości 9 centów zostało pokonane, no to moglibyśmy oczekiwać dalszych spadków, tylko tu już będzie taki całkiem spory problem z określeniem, dokąd ta ewentualna wyprzedaż mogłaby sięgnąć. Musielibyśmy zerknąć sobie chyba aż na interwał tygodniowy i na tygodniówce myślę, że można by wyznaczać kolejny pułap gdzieś w okolicy powiedzmy 6,5, mniej więcej 6,5-7 centów, to by był ten zasięg, dla którego notowania NEM mogłyby ewentualnie zmierzać, oczywiście jeżeli chodzi o najbliższy kolejny pułap wsparcia. Przechodząc dalej, bierzemy na tapet BNB, a więc Binance Coin. W tym przypadku utrzymujemy się w takim pewnym trendzie horyzontalnym, nie jest on klasyczną konsolidacją, bo jednak nie utrzymujemy się wewnątrz jakiegoś stałego górnego ograniczenia, które byłoby testowane za każdym razem. Tutaj odbicie było mniejsze, większe, tu równe, tu znowu trochę mniejsze, ale ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy od pierwszej połowy listopada w trendzie spadkowym. Ten układ dość horyzontalny wygląda jak forma jakiegoś rynkowego odreagowania i w związku z tym oczywiście krótkoterminowo w mojej ocenie trzeba być przygotowanym na możliwość spadku Binance Coina przynajmniej w rejon 355 dolarów, a wcale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy osunęli się nawet w okolice 330 dolarów. Z kolei dopiero zejście poniżej tego pułapu mogłoby nam otwierać drzwi do dalszych spadków w rejon 260, więc tu tak bezpośrednich spadków aż tu bym nie oczekiwał tak na ten moment. Natomiast spadek do 330 wydaje mi się dość prawdopodobny na przestrzeni najbliższych kilku dni nawet tak naprawdę, więc biorąc pod uwagę też korelację z Ethereum, a tam sytuacja też techniczna nie wygląda jakoś super optymistycznie, trzeba liczyć się z tym, że jak najbardziej jakieś spadki mogą się tutaj pojawić. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na notowania EOS-a. Jeżeli chodzi o
Jeżeli chodzi o EOS-a, no to tutaj już widać bardzo wyraźnie potencjał spadkowy. Mieliśmy spadek, korektę, poziom testowany jako wsparcie, testowany jako opór, testowany jako wsparcie dwukrotnie, testowany jako opór, testowany jako wsparcie dwukrotnie i testowany jako opór. W tym przypadku bariera 2,07 dolarów. Mniej więcej oczywiście przedwczoraj mieliśmy ładne wzrosty, ale wczoraj już mieliśmy spadki. Teraz jeżeli rynek tylko odbije się od tego oporu, to w mojej ocenie należałoby przygotować się na możliwość spadku EOS-a nawet do poziomu $1,60, więc jakby nie patrzeć, ta przestrzeń jeszcze całkiem spora tutaj jest. Skąd się wziął się poziom $1,60? Tu musimy troszeczkę sobie przeskrolować ten wykres. O, w ten sposób będzie to widoczne. Poziom, który był oczywiście testowany już w grudniu 2018 i w marcu 2020 roku i na ten moment w mojej ocenie jest to najbliżej położone wsparcie, na które warto zwracać uwagę. Zresztą ja o potencjale spadków EOS-a mówię tak naprawdę już od dawna, tylko jeszcze kilka ładnych tygodni, o ile nie miesięcy temu, wskazywałem na poziom spadkowy, zasięg spadkowy gdzieś w rejon 2,20, czyli tutaj te dołki z drugiej połowy stycznia i już wtedy, kiedy byliśmy tak naprawdę powyżej 4 czy 5 dolarów, ja mówiłem o tym, że EOS może spaść do 2,20, no to wydawało mi się to taką naprawdę pesymistyczną bardzo projekcją, a teraz widzę, że spadliśmy do 2,20, jesteśmy niżej i dalej te spadki mogą być kontynuowane, w związku z czym to jest taki idealny przykład, który potwierdza to giełdowe powiedzenie, że nic nie jest tak tanie, żeby nie mogło być tańsze i to, że coś już bardzo mocno spadło, no bo EOS przecież w pewnym momencie kosztował i 15 dolarów prawie i teraz kosztuje niecałe 2, no to jest skala wyprzedaży jest tak naprawdę olbrzymia pod względem procentowym i w dalszym ciągu ta przestrzeń do dalszych spadków jeszcze tutaj jest, więc to jest takie idealne potwierdzenie tego giełdowego powiedzenia. My z kolei przejdźmy dalej na notowania Cardano, czyli nasza popularna ADA. Tu oczywiście sytuacja techniczna nie wygląda nic lepiej, nic optymistyczniej. Ja o tym potencjale spadkowym mówię już od jakiegoś czasu, zresztą tu mieliśmy podobną sytuację jak na notowaniach Solany i Matika, tylko tu już doszło do tego wybicia. Ja wtedy porównałem to do Ethereum na początku dzisiejszego spotkania, ale na Cardano było podobnie. Też ubijaliśmy sobie techniczne wsparcie w okolicy 1 dolara. Poziom bardzo istotny, testowany tak naprawdę wielokrotnie, później został pokonany, była korekta, przetestowany został od dołu, a więc jako opór. No i teraz po raz kolejny testujemy sobie techniczne wsparcie w wysokości 80 centów. Natomiast jeżeli notowania Cardano osuną się poniżej tych 80 centów, to przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia należałoby przygotować się na możliwość spadków i to takich naprawdę solidnych spadków, bo kolejne wsparcie ja wyznaczałbym w okolicy 40 centów. Oczywiście to nie jest tak, że rynek musi do tych 40 centów dotrzeć, o czym już mówiłem tutaj ostatnio, chyba nawet kilkukrotnie. Po prostu przez wzgląd na to, jak dynamiczne wzrosty obserwowaliśmy w pierwszej połowie lutego ubiegłego roku, pomiędzy poziomem obecnie testowanego wsparcia w wysokości 80 centów, a kolejnego wsparcia w wysokości 40 centów, nie ma żadnej bariery, żadnego takiego istotnego poziomu, który z czysto technicznego punktu widzenia mógłby przyczynić się do powstania jakiejś większej reakcji popytowej. W związku z czym to jest taka pewna, otwarta, szeroka przestrzeń. Natomiast trzeba pamiętać o korelacji, jaka występuje na szerokim rynku kryptowalut i teraz jak rynek osunie się już poniżej tych 80 i zacznie dalej spadać, to w mojej ocenie trzeba będzie też patrzeć na to, co dzieje się na szerokim rynku, bo być może dojdzie do sytuacji, gdzie Bitcoin zacznie odbijać, Ethereum zacznie odbijać, Solana zacznie odbijać, Binance Coin zacznie odbijać i wszystkie projekty zaczną odbijać, a Cardano będzie gdzieś w połowie, będzie na przykład na poziomie 60 centów. I czy to oznacza, że ten dalszy spadek będzie pewny? Oczywiście, że nie, bo optymizm na szerokim rynku będzie w stanie też prawdopodobnie wyciągnąć wtedy Cardano również na ścieżkę wzrostów, ale oczywiście gdybyśmy ograniczyli się do analizy tylko tego wykresu, no to trzeba by być naprawdę gotowym na możliwość spadku o 50%, między 80 a 40 centów, jakby nie patrzeć, jest 50%, więc zasięg naprawdę bardzo, bardzo duży. Jak jesteśmy przy Cardano, no to oczywiście trzeba też spojrzeć na notowania Polkadot, bo są projekty, które bardzo często razem się pojawiają w Waszych propozycjach. Jeżeli chodzi o Polkadot, no to tutaj w dalszym ciągu jesteśmy też w trendzie spadkowym, tak naprawdę już od 4-5 listopada tak naprawdę. Mieliśmy jakieś odbicie od technicznego wsparcia w wysokości $14, natomiast widzimy, że ten
to odbicie, ono jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Dalej mamy ten układ niższych wierzchołków, niższych dołków, kontynuowany wierzchołek, dołek, wierzchołek, dołek, wierzchołek, więc jest potencjał do tego, że Polkadot tak łatwo nie odbije, przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, że tu był jakiś wierzchołek, tu był dołek, tu był wierzchołek, tu był dołek, to jest ostatni wierzchołek w trendzie spadkowym, więc do zmiany trendu doszłoby w momencie, gdyby Polkadot wybiła powyżej 23 dolarów. Wtedy tak, wtedy z czysto technicznego punktu widzenia mamy sygnalizowaną zmianę trendu na trend wzrostowy, natomiast dopóki to się nie wydarzy, to w mojej ocenie trzeba przynajmniej być przygotowanym na możliwość powrotu albo w rejon 14 dolarów, albo gdyby ta wyprzedaż miała być naprawdę jeszcze większa, no to kolejne wsparcie to jest 14 dolarów i 10,5 dolara, czyli 10,50, więc póki co no trzeba tutaj liczyć z tym, że jakieś spadki mogą się pojawić. My przechodząc dalej, spójrzmy sobie na notowania Uniswap. W tym przypadku, jak spojrzymy sobie na interwał dzienny, no to zauważymy, że sytuacja jest dość podobna. Moglibyśmy sobie rzeczywiście jakieś takie lokalne wsparcie tu wyznaczyć w okolicy powiedzmy 8.20, 8.30. No i też tu było większe odbicie, tu było już mniejsze odbicie. W dalszym ciągu jesteśmy oczywiście w trendzie spadkowym. Tu bardzo ładnie zasada zmiany biegunów była wypełniona. Poziom testowany jako wsparcie, testowany jako opór, testowany jako wsparcie, jako opór, jako wsparcie, jako opór. Tu niedokładnie nam to wyszło. Ten retest był nieco głębszy, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli na notowaniach Uniswap spadki będą kontynuowane, to w mojej ocenie trzeba być gotowym na możliwość zejścia przynajmniej w okolice 7 dolarów. Albo przy większej wyprzedaży nawet w rejon 4,40, 4,50, bo tam wyznaczyłbym kolejny ewentualny poziom wsparcia, więc to są te realne zasięgi. 7 dolarów to jest poziom w mojej cenie bardzo, bardzo prawdopodobny do przetestowania. 4,40, no to już zobaczymy, co wyda się w okolicy tych 7. No i na koniec spójrzmy sobie jeszcze na notowania Doge'a. Jeżeli chodzi o Dogecoina, no to oczywiście ja też od dłuższego czasu jestem tutaj nastawiony raczej spadkowo, co wielokrotnie podkreślałem w swoich analizach. No i póki co konsekwentnie te spadki są tutaj kontynuowane. Nic się tak naprawdę nie zmieniło, nic się specjalnego nie wydarzyło. Na ten moment mamy cenę poniżej 12 centów. Ja kolejne wsparcie, jak już zresztą kiedyś wspominałem, wyznaczyłbym tak w okolicy 8-9 centów, mniej więcej 8-9 centów. To jest poziom, który oczywiście w przeszłości był testowany już w styczniu i w lutym ubiegłego roku jako opór. No i na ten moment jest to najbliżej położony poziom. Zresztą tu była dość spora przestrzeń przez wzgląd na wzrosty, które obserwowaliśmy w ubiegłym roku, w kwietniu, no bo one były bardzo dynamiczne i na tej przestrzeni ciężko było doszukiwać jakichś takich istotnych pułapów, w związku z czym ten spadek w kierunku właśnie 8-9 centów wydaje się na notowaniach Doge'a jak najbardziej realny. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o na analizy, które miałem przygotowane dla Was na dzisiaj, więc przypominam tylko oczywiście o tym, że jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół. Przypominam też, że sekcja komentarzy należy do Was, w związku z czym dajcie tam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mam przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. Ja za dziś serdecznie dziękuję i przypominam, że my słyszymy się standardowo w każdy poniedziałek, środę oraz piątek, punktualnie o godzinie 10. Także trzymajcie się, spokojnego weekendu przede wszystkim i do usłyszenia już w poniedziałek o tej samej porze.